Ich versuche etwas in Deutsch zu sagen. Będę próbował mówić po niemiecku. Und meine Gedanken waren beim Leben von König David. Mam na myśli powiedzieć coś o życiu Dawida. Und das die ganze Geschichte Davids nimmt einen ganz breiten Raum ein in der Bibel. I historii Dawida jest poświęcone dużo miejsca w Biblii. Und es ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Jest to historia ze Starego Testamentu. Und man fragt sich automatisch, wenn man manche Passagen liest, was hat das uns zu sagen? I automatycznie, kiedy czytamy takie miejsca, możemy pomyśleć o tym, co one mają nam do powiedzenia. Zuerst mal, ich bin sehr interessiert an alten Grabungsorten, Städten, Archäologie. Ja jestem bardzo zainteresowany, bardzo się interesuję takimi starymi wykopaliskami, archeologią. Und wenn ihr mal nach Berlin kommt, kiedy przyjedziecie do Berlina, dann gucken wir in der Museumsinsel alte Grabungsorte. Możecie w muzeach właśnie oglądać takie jakieś stare wykopaliska. Dann bekommt man einen Eindruck, was der Prophet Daniel empfunden hat, als er nach Babylon kam. Wtedy możemy też doświadczyć tego, co przeżył Daniel, kiedy on poszedł do Babilonu. Weil die Mauer ist ein Teil dort da ausgestellt. Bo tam jest wystawiona część muru. Oder was Paulus empfand, als er in Milet war. My też możemy doświadczyć to, czego doświadczył Paweł, kiedy przyszedł do Miletu. Was interessant ist, in den antiken Geschichten, co jest rzeczą interesującą w antycznej historii, dass die Geschichtsschreibung die Leute, wenn sie über diese Leute schreibt, kiedy historia pisze o takich ludziach, total glorifiziert. Oni są zupełnie gloryfikowani. Und wenn du dann jetzt zeitgleich die Geschichtsschreibung Gottes liest, a kiedy przeczytamy sobie teraz opis Boży w Biblii, dann stellst du fest, es ist ganz anders. To niekiedy jest zupełnie inaczej. Und das macht mir dieses Buch so total interessant. I to właśnie czyni tę księgę tak bardzo interesującą. Weil Gott uns Menschen so beschreibt, wie wir sind. Ponieważ Bóg nas ludzi opisuje takich, jakimi jesteśmy. Und heute wollen wir einmal etwas über David lesen. I dzisiaj chcemy coś przeczytać o Dawidzie. Weil ein Bild ist, ein Vorbild auf den Christus hin, der kommen soll. Ponieważ on był obrazem Chrystusa, który miał przyjść. Wenn du Neuen Testament Matthäus 1:1 liest, czytamy Mateusza 1:1. Geschlecht Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Pokolenie Pana Jezusa, syn Dawida, syn Abrahama. Wenn du die Propheten im Alten Testament liest, kiedy przeczytamy proroków w Starym Testamencie, glaube Jeremia 30, Hezekiel 34. Wydaje mi się, że to jest Jeremia 30 und Ezekiel 34. Jeremiasz 30 i Ezekiel 43. 34. Dann wird in beiden Passagen wird erwähnt, es kommt ein Tag. I w tych obu miejscach jest wymienione, że nadejdzie dzień. Dann wird Gott seinen Propheten, seinen Knecht David schicken. Że Bóg pośle swojego sługę Dawida. David ist schon Jahrhunderte da gestorben. A w tych czasach Dawid już przed setkami lat zmarł. Und es ist ein Bild von dem Messias Israels. Ale to jest obraz na Mesjasza Izraela. Welcher Christus ist. Którym jest Chrystus. Jetzt wollen wir etwas lesen aus Daniels, Davids Geschichte. Teraz chcemy coś przeczytać z historii Daniela, Dawida. Ich lese nicht alles. Nie będziemy czytać wszystkiego. Dann wir wollen noch nach Hause. Bo jeszcze chcemy jechać do naszych domów. Eine Stelle aus Kapitel 13, Vers 14. Welches Buch? So, 1. Samuel. Sorry, danke. 13, Vers 14. Ein Vers. Ein Vers. 1. Samuela, 13 rozdział, 14 wiersz. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co Ci Pan rozkazał. Dziękuję. Hier wird ein Mann erwartet von Gott, der nach seinem Herzen ist. Tutaj widzimy, że był oczekiwany człowiek, który był według serca Bożego. Was war bis dahin geschehen? Co się działo do tamtego czasu? Israel war nach der Zeit der Richter in einem sehr schlechten Zustand.
Izrael od czasów sędziów był w bardzo złym stanie. Gott schickt in so einer Zeit immer seine Propheten zu seinem Volk damals. Bóg w tamtych czasach co jakiś czas wysyłał im proroków. Und das war Samuel. I też był tutaj prorok Samuel. Aber die Situation von dem Priesterschaft in dieser Zeit war auch furchtbar. Ale także sytuacja kapłaństwa w tamtym czasie była straszna. Das war Eli. To jest kapłan Eli. Und in dieser Zeit sagten die Leute, wir wollen gerne wie die anderen Nationen einen König haben. Kapłan Eli. I ludzie z Izraela powiedzieli w tamtych czasach, my chcemy być tak jak ludy dookoła nas. Und das war Samuel, ganz große Not. I to była bardzo wielka bieda, czy taki problem dla Samuela, zmartwienie. Und Gott muss ihm sagen, hör mal, nicht dich haben sie verworfen, sondern mich. I Bóg mu powiedział do Samuela, popatrz, to oni nie ciebie odrzucili, ale mnie odrzucili. Auf mich wollen sie nicht mehr hören. Oni nie chcą mnie słuchać. Die ganze Geschichte eigentlich des Alten Testaments ist eine Geschichte des Vorbilds für uns. Cała księga Starego Testamentu jest taką księgą przykładów dla nas. Dass wir lernen. Abyśmy się uczyli. Das sagt einmal 1. Korinther 10. To o tym nam mówi 1. Koryntian 10. Und Römer 15. I Rzymian 15. Das ist also eine Vorbildgeschichte, weil es gerichtet ist an Gläubige, damit sie lernen, in ähnlichen Situationen zu handeln. A więc to jest historia, która ma przykład dla nas, abyśmy my wierzący uczyli się z tego czegoś. Und das ist auch geschrieben als Vorbild für eine ganze Gruppe von Menschen, nämlich die Versammlung oder die Gemeinde Kirche Gottes. Ale jest to też przykład dla całej grupy ludzi, na przykład dla zgromadzenia. Und es ist auch gerichtet für jeden Einzelnen, wie er lernen kann. Ale tak samo dla każdego pojedynczego człowieka, jak każdy człowiek może się czegoś uczyć. Es ist zugleich auch Prophetie in diesen Büchern enthalten. Tak samo jest tutaj zawarte proroctwo w tych księgach. Wenn wir gleich sehen. Jak to za chwilę zobaczymy. Also sie wollen einen König haben. A więc lud chciał mieć króla. Und sie bekommen einen König. I dostali króla. Nämlich. A mianowicie. Wie heißt der König? Jak się nazywał ten król? Saul. Tak. Saul. Saul. Ein Mann, der höher ist als alle anderen. Kopf größer. So ungefähr so. Jest napisane, że to był człowiek, który był o głowę wyższy od każdego innego. Ein Kriegsheld. Ein Kriegsheld. Taki waleczny człowiek. Aber Saul versagt. Ale Saul zawiódł. Und es, Gott gibt ein sehr hartes Urteil über ihn. I Bóg wydał bardzo ostry osąd na jego temat. Und Saul wird später im Leben mit David sein der größte Feind von David. I później w życiu Dawida Saul był jego największym wrogiem. Aber wir wollen mal lernen, wie Gott sich seine Leute vorstellt, nämlich bei David. Ale my chcemy się nauczyć, jak Bóg przedstawia swoich ludzi, mianowicie w historii Dawida. Und wir wollen lernen, wenn wir in ähnliche Situation kommen, wenn wir abgelehnt werden. I chcemy się uczyć, kiedy my znajdziemy się w podobnych sytuacjach, gdy jesteśmy odrzucani. Wie wir dann handeln. Jak my mamy postępować. Und das sehen wir bei David. I to widzimy u Dawida. Wenn David eingeführt wird, noch ist Saul König. Kiedy widzimy wprowadzonego teraz Dawida, ale Saul jeszcze jest królem. Und er wird noch über Jahre König bleiben. I jeszcze przez lata pozostanie królem. Aber da hat Gott schon gesagt, ich habe mir einen Mann erwählt. Ale Bóg już powiedział, ja wybrałem sobie człowieka. Und in 1 Samuel 16 wird er vorgestellt. I w 1 Samuela 16 rozdział jest przedstawiony on. Das erste interessante ist schon, welche Leute Gott sich erwählt. Bardzo interesującą rzeczą jest to, jakich ludzi Bóg sobie wybiera. Als Saul gewählt wurde, kiedy Saul został wybrany, to war das ein großer Typ und größer als alle anderen. To był wielki człowiek, większy niż każdy inny, bardzo mocny. Der David. A David? So äußerlich schön von Ansehen. Zewnętrznie był piękny. Aber der jüngste aus der Familie. Ale był najmłodszy z rodziny. Und als der Samuel, der kriegt den Auftrag jetzt in das Haus zu gehen von Isai, dem Vater von David. Kiedy Samuel dostał teraz to przykazanie od Pana, aby pójść do domu Isajego, do taty, do ojca od Dawida. Und er weiß nur, ich habe einen Auftrag, ich muss einen Sohn, einen Nachkommen von Isai, ich muss ihn zum König salben. I on wiedział tylko, że musi teraz iść i namaścić któregoś ze synów Isajego. Und dann kommt er dahin. I przychodzi tam. Und da sagt er, ja, Isai hatte Angst, was bedeutet das jetzt, wenn der Samuel kommt? I ten Isai miał trochę stracha i się zastanawiał, co to znaczy. Na sagt er, Shalom, Friede.
Ale on, Samuel mu powiedział szalom, czyli pokój tobie. Und er weiß gar nicht, was läuft. I w ogóle nie wiedział, co się stanie. Er sagte, ich möchte deine Söhne kennenlernen. Powiedział, chciałbym poznać twoich synów. Da kommen die ersten, vom ältesten, so war das damals in Israel, bis zum jüngsten. I tak jak to było w tamtych czasach, przychodzili synowie od najstarszego. Sieben gehen durch. Siedem przeszło. Der erste, pierwszy, wenn du das mal liest, Kapitel 16, kiedy to przeczytamy w rozdziale 16, da heißt der mit Namen Eliab. Szósty wiersz, nazywał się Eliab. Mein Gott ist Vater. Co znaczy, mój Bóg jest Ojcem. Übrigens wunderschöne Namen manchmal in der Bibel. Czasem są piękne imiona w Biblii. Und jetzt denkt er, sieht den. Teraz on go widzi. Gewaltiger Typ, offensichtlich. Na pewno to był potężny człowiek. Beeindruckender Mann. Który sprawiał wrażenie. Oh, denkt er, das ist der Mann. I pomyślał, o, to będzie ten. Komm, den muss ich salben. Den muss ich salben wohl. Tego muszę namaścić. Und dann sagt Gott ihm. Ale Bóg mu mówi. Das ist eine sehr interessante Stelle, Blick, Vers 7. Blicke nicht auf sein Aussehen. Bardzo ciekawy wiersz, wiersz 7. Nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Denn der Herr sieht nicht. Cały wiersz przeczytamy. Albowiem nie uważam go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Wir lassen uns gerne von äußeren Dingen beeindrucken. My bardzo chętnie jesteśmy pod wrażeniem zewnętrznych rzeczy. Wir lernen eine ganz wichtige Lektion. Ale uczymy się ważnej lekcji. Gott sieht unser Herz an. Bóg widzi nasze serca. Wie bin ich wirklich vor Gott? Jak rzeczywiście stoimy przed Bogiem. Und dann sind alle sieben durch. I wszyscy siedmioro synów przeszło. Und das sagt, da fehlt, ist das alles? Gott hat mir nicht gesagt, wen ich jetzt salben soll. I Samuel się zastanawia, czy jeszcze kogoś brakuje. Bóg wcale mi nie powiedział, którego mam namaścić. Hast du noch einen? Czy masz jeszcze jednego? Ja. Tak. Die Nummer 8. Numer 8. Lernen wir auch in der Bibel. 8 ist wieder ein Neuanfang. Uczymy się w Biblii, że liczba 8 oznacza nowy początek. Und dann kommt der Kleine, der Junge. I wtedy przychodzi ten młodzieniec. Der kommt vom Kleinvieh. Der kommt vom Kleinvieh. Der hat das Kleinvieh gehütet. On przychodzi z trzody, bo on pas trzody. Und dann werden wir später in Kapitel 17 sehen. Jak będziemy widzieć potem w rozdziale 17. Was er dort gemacht hat. Co on tam robił. Auf jeden Fall eins sagt der Herr gleich dem Samuel, das ist er. I wtedy, kiedy przyszedł Dawid, to Bóg powiedział Samuelowi, to jest ten. Salbe ihn. Jego namaść. Damit endet eigentlich die Geschichte. Auch seine Brüder haben das offensichtlich gesehen. I na tym kończy się właśnie ta historia. Jego bracia też to widzieli. Denn David ist jetzt König. Ponieważ później widzimy, kiedy Dawid jest królem. Aber noch verworfen. Ale jeszcze jest odrzucony. Offiziell ist König Saul. Oficjalnym królem jest Saul. Und jetzt kommt Kapitel 17. I teraz przychodzi rozdział 17. Und dann gibt es Krieg in Israel. Das kommt sehr oft vor in Israel. Nastaje wojna w Izraelu. To się często tam zdarzało. Manchmal benutzt Gott Kriege. Niekiedy Bóg używa wojen. Um sein Volk zu sich zurückzuführen. Aby przyprowadzić do siebie z powrotem swój lud. Das Volk Israel damals wird gesehen als Gottes Volk auf der Erde. W tamtych czasach Izrael był widziany jako lud Boży na tej ziemi. Mit Verheißungen für die Erde. Z przyrzeczeniami na tej ziemi. Das werden wir dann feststellen, wenn wir zum Beispiel die Psalmen lesen. To też widzimy, kiedy czytamy na przykład psalmy. Da stehen manchmal Dinge, die verstehst du nicht gleich. Widzimy tam rzeczy, których tak od razu nie rozumiemy. Wenn du nicht diese Unterscheidung machst beim Bibellesen. Jeśli nie zrozumiemy tego, jeśli nie uczynimy tego rozróżnienia w tych księgach Biblii. Dass Gott in der Neuzeit, in der heutigen Zeit, drei Menschentypen unterscheidet. Że w dzisiejszych czasach Bóg rozróżnia pomiędzy trzema rodzajami ludzi. 1. Korinther 10, letzter Vers. 1. Koryntian 10, ostatni wiersz. Israel, Izrael, die Versammlung Gottes, die Kirche, Zgromadzenie Boże, Kościół, und die Heiden, die Nichtgläubigen. I poganie, niewierzący. Drei Menschengruppen. An diese drei Menschengruppen richtet sich Gott. O tych trzech grupach ludzi mówi Bóg. Im Alten Testament ist ganz speziell er gekommen für Israel. W Starym Testamencie chodziło głównie o Izrael. Um ein Volk aus vielen Völkern sich zu erwählen. Bóg wybrał sobie jeden lud spośród wielu narodów. Mit ihnen Umgang zu haben, ihr Gott zu sein. Aby z nimi się obchodzić, aby oni byli jego ludem.
Und sie merken ganz bald, wie sie ihn nicht wollen. I po jakim bardzo szybko zauważają, że oni go nie chcą. Und dann kommt das bis auf den Christus hin. I tak to się ciągnie aż do samego Chrystusa. Und dann erwählt sich Gott ein neues Volk. I tam potem Bóg wybiera sobie nowy lud. Aus allen Nationen. Z wszystkich narodów. Aus Polen. Z Polski. Aus Deutschland sogar. Z Niemiec nawet. Aus der Türkei. Z Turcji. Wir waren in vielen Ländern gewesen und das Schöne ist, überall treffen wir Kinder Gottes. Ile by nie było krajów, to wszędzie możemy spotkać ludzi, lud Boży. Und die gehören zu dem, was die Bibel ein Leib nennt. I oni należą do tego, co Biblia nazywa jednym ciałem. Die Versammlung Gottes. Zgromadzeniem Bożym. Das alles ist hier verborgen. Tutaj to wszystko jeszcze jest zakryte. Das ist alles enthüllt worden durch ein Werkzeug im Neuen Testament. To się dopiero objawiło przez dzieło w Nowym Testamencie. Przez Paulus. Przez listy Pawła. Wir sind hier im Alten Testament. Ale teraz jesteśmy w Starym Testamencie. Das Volk Israel hat Riesenprobleme. I lud izraelski miał wielki problem. Das sind die Philister. Byli Filistyni. Und hier sind die Israeliten. I z drugiej strony Izraelici. Und die Kinder, denke ich mal, ich freue mich immer, wenn Kinder da sind, die kennen die Geschichte alle. Cieszę się, kiedy są dzieci, bo one znają wszystkie te historie. Total spannend. Jest bardzo interesujące. Gleich vorweg. Dann kommt später, es kommt der Zwischenkämpfer auf, Goliath, ein Riese. I później widzimy, przyszedł pewien bojownik, bardzo ogromny, Goliath. Es gab so einen ganz kleinen Teil unter den Philistern, das waren Riesen aus der Vorzeit. W tym ludzie filistyńskim była pewna mała część ludzi, czyli ci olbrzymi jeszcze ze starego czasu. Und der wird der Vorkämpfer sein, wird das Volk Israel anklagen. I on teraz pogardzał tym ludem izraelskim. Und wird sie verhöhnen. Verhöhnen, anklagen, to accuse. On oskarżał tych, ten lud Boży. Und erwartet jetzt, dass auch von den Israeliten ein Vorkämpfer kommt. I on teraz oczekiwał, że przyjdzie jakiś wojownik z Izraela, der gegen ihn kämpft, który przeciwko niemu będzie walczył. Was macht keiner. Ale nikt nie wychodził. Wer hätte als ehesten das machen müssen? Wer hätte am ehesten das machen müssen? Who was one who had the chance to do that? Kto był takim, który mógłby to zrobić? Saul. Saul. Weil der war schon Kopf größer, der war dem noch am nächsten. Bo on był o głowę wyższy od wszystkich innych. Aber er macht das nicht. Ale on tego nie czynił. Alle sind feige. Wszyscy stchórzyli. In dieser Zeit ist zu Hause der Papa mit dem David zusammen. W tamtym czasie David był z ojcem w domu. David war ein junger Mann. David był młodzieńcem. Er war noch kein Kriegsmann, dass er zum Militär gehen musste. On nie był żadnym wojownikiem, który szedł do wojska. Isai sagt David, bring mal deinen Brüdern. Die drei Ältesten waren im Krieg. Isai powiedział, zanieś twoim trzem najstarszym braciom, którzy są na wojnie, coś do jedzenia. David macht das. David to zrobił. Und dann sieht er die Situation mit Goliath. I zobaczył tę sytuację z Dawidem, z Goliatem. Er hört, wie Goliath diese Leute angreift, die Israeliten. I on zobaczył, jak Goliath atakuje ten lud Boży. Und der David ist fassungslos. I David oniemiał. Dass der das machen kann. Co on może zrobić? Keiner sagt, jak on może takie coś robić, a nikt nic nie reaguje? Und dann fragt er, was wird denn dem Mann geschehen, der diesen Menschen dort erschlägt? I on się pyta, co się stanie z tym człowiekiem, który zabije tego Goliata? Und der Saul hatte bestimmte Preis ausgepreist. A Saul ustanowił pewną nagrodę za to? Will ihm seine Schulden vergeben. Wybaczy mu jego winy. Will ihm seine Tochter geben. Da mu córkę jego za żonę. Und dann fragt er überall rum. I on pyta teraz wszystkich. Man gibt ihm überall die gleiche Antwort. I wszędzie dostaje tę samą odpowiedź. Das hören auch seine Brüder, zu denen er ja gekommen war. To też usłyszeli jego bracia, którzy tam byli. Und das Interessante ist, diese Brüder klagen ihn auch an. I co jest rzeczą interesującą, teraz ci ludzie zaczęli się, ci bracia Dawida zaczęli się z niego naśmiewać. Wir wissen, warum du gekommen bist. Oni mówią, my wiemy, po co ty przyszedłeś. Witzig, mal bisschen so live, mit live screen, ja? Kann man ja alles heute live sehen, was heute alles läuft. Chcesz sobie wszystko tak na żywo pooglądać, co tu się dzieje. Die eigenen Brüder lehnen ihn ab. Jego właśnie bracia go odrzucili. Wir merken jetzt, manches auf einmal wird prophetisch, was tatsächlich stattgefunden hat.
Także widzimy, że niektóre rzeczy, które rzeczywiście się wydarzyły, są jakimś obrazem proroczym. Einmal wird auch einer kommen zu seinen Brüdern, że kiedyś przyjdzie też ktoś do swoich braci und der wird abgelehnt. I będzie odrzucony. Und dann sagt er nur etwas. Hör mal, das ist es nicht der Mühe wert und bei mir steht in der Anmerkung dann ist es nicht ein Auftrag. Ich komme hierher einen Auftrag auszuführen von meinem Vater. I teraz Dawid. Ah, da muss ich gucken. Ist es nicht der Mühe wert? Anmerkung 1, ne, Rüdiger? Nee, das ist ein Auftrag. Ah ja. Jest, jest nicht im Wiewer, 17 rozdział, wiersz 29. Odrzekł Dawid, cóż więc teraz uczyniłem? Przecież to nie, to było tylko słowo. A w niemieckim jest, że to nie jest warte zachodu jakby. Saul hört davon, dass David sich erkundigt. Saul usłyszał o tym, że Dawid zaoferował siebie do walki. Und lässt ihn zu sich bringen. I teraz pozwala przyprowadzić go do siebie. Junger Mann. Młody człowiek. Kein Kriegsmann. Żaden wojownik. Oh, wie willst du denn gegen diesen Menschen, diesen Riesen kämpfen? Jak ty chcesz iść do tego olbrzyma? Und dann sagt David zu Saul. I Dawid mówi do Saula. Dein Knecht weidete das Kleinvieh für seinen Vater. Vers 34. W 34 wierszu. Sługa twój pasał owce ojca swego. I bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. 35 und 36. Do 36. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego. A jeśli rzucił się na mnie i go chwytałem za grzywę, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich. Ponieważ lżył szeregi Boga żywego. Hier wird etwas deutlich, dass David ein Mann war, der sich vor nichts fürchtete. Widzimy tutaj wyraźnie, że Dawid był człowiekiem, który niczego się nie bał. Wir werden später merken, później zauważymy, dass doch Ausnahmen gab. Że były wyjątki. Wir sehen einmal, dass er in dieser Zeit, wenn er bei seinen Tieren war, über sie wachte. Widzimy tutaj, że w przeszłości, jak on pasał tą trzodę, to on troszczył się o swoją trzodę. Und wir werden besonders im 1. Samuel erleben, dass es viele Geschichten hier gibt, die in den Psalmen sich wiederfinden. Albo strzeg tej trzody. I widzimy też później w psalmach, czytamy o tych wielu historiach. Und die eine prophetische Bedeutung haben, weit über die Zeit Davids wieder hinaus. I one mają też prorocze znaczenie, które wykracza bardzo daleko poza czas Dawida. Bis in die Zukunft hinein. Aż do przyszłości. Bis zu einem Zeitpunkt, wo ganz große Trübsal diese Erde erreichen werden. Aż do czasu, kiedy nastanie wielki ucisk na tej ziemi. Das würde zu weit führen, aber es, jetzt über diese ganzen Dinge einzugehen. To by długo zajęło, żeby teraz mówić o tych wszystkich rzeczach. Die Grundlage wird hier gelegt. Ale podstawę mamy tutaj położoną. Weil der große Gegenspieler Gottes und des Volkes Gottes, ponieważ ten wielki przeciwnik Boga i ludu Bożego, das ist Goliath, czyli Goliath, der wird besiegt. On zostanie zwyciężony. David streitet ihm ganz unerschrocken entgegen. David geht ihm ganz unerschrocken entgegen. On unerschrocken, without fear. He goes to him without fear. Okay. Dawid idzie do Goliata bez żadnego strachu. Und dann wird er verlacht und verhöhnt. I jest wyśmiany, jest zelżony. Und dann sagt er Vers 45 ein wunderbares Wort. 45, Vers 45. I w 45 wierszu 17 rozdziału mówi piękne słowo. Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępów, Boga Szeregów Izraelskich, które zelżyłeś. Und genauso geschieht es. I dokładnie tak się stało. Mit einer kleinen Schleuder. Małą procą. Kriegt er fünf Steine. Miał pięć kamieni. Und da kommt er ihm entgegen. I wyszedł naprzeciw niego. Mit Stöcken, sagt der Philister und verhöhnt ihn noch mehr. On jeszcze bardziej się z tego zaczął wyśmiewać, ten Goliath. Ale Dawid jest człowiekiem wiary i to tu widzimy. Er hat seinen Gott in dieser Zeit der Einsamkeit in der Wüste mit den Tieren. On w czasie samotności na pustyni z tymi zwierzętami oft erlebt. Często doświadczał. Und dann nimmt er den einen Stein. Wie viele Steine braucht er?
um den Riesen zu erlegen. I on wziął teraz kamień. Ile w ogóle kamieni potrzebował, żeby zwyciężyć Goliata? Ora fünf. Czy pięciu potrzebował kamieni? Jedna. Jednego. Jednego, okay. Tak, genau. Der erste Stein und sitzt. Und dann macht, kamień wystarczy. Ich will das nur ganz kurz, wir wollen das nicht alle lesen, ihr merkt, das wird sehr viel Zeit. Nie będziemy całego tego czytać, bo zauważacie, że to by wiele czasu zajęło. Aber dann macht er etwas ganz Interessantes und jede Kleinigkeit in der Bibel ist wirklich beachtenswert. Ale on teraz czyni coś bardzo interesującego i bardzo wspaniałe są takie szczegóły w Biblii. Er nimmt das Schwert von diesem Riesen. On bierze miecz tego olbrzyma. Schlägt in den Koffer. I odcina mu głowę. Und jetzt, das ist wieder eine Illustration, wie wir prophetisch finden im Neuen Testament. I to jest teraz obraz, który nam wskazuje na Nowy Testament. Von dem Herrn Jesus. Na Pana Jezusa. Der den Teufel besiegt hat. Który zwyciężył diabła. Mit seiner eigenen Waffe. Jego własną bronią. Mit dem Tod. Czyli śmiercią. Und das macht Hebräer 2 deutlich. To nam pokazuje Hebrajczyków 2. Da stirbt der Jesus den Tod, den wir verdient haben. On umarł śmiercią, na którą my zasłużyliśmy. Und hält über den Teufel sozusagen einen Sieg in dieser Weise, dass er nämlich dadurch Menschen befreit, die das ganze Leben der Angst vor dem Tod unterworfen waren. I w ten sposób on wyswobodził ludzi tą śmiercią, którzy przez całe życie żyli w strachu przed. Und das finden wir auch in dieser Geschichte. I to też znajdujemy w tej historii. David wird jetzt eine Sache wird jetzt ausgelöst, was total interessant ist, Kapitel 18:1, will es nur ganz kurz erwähnen. Teraz jeszcze tylko wspomnimy krótko, co się stało w 18 rozdziale. Der Jonathan war auch ein Kriegsmann, war Sohn von Saul. Syn Saula, czyli Jonathan, był wojownikiem. Und als er das sieht, was David dort macht, kiedy on zobaczył to, co Dawid uczynił, verbindet sich die Seele Jonathans mit der Seele Sauls und er liebte ihn wie seine Seele. Związała się dusza, czy przylgnęła dusza Jonatana do Dawida i umiłował Jonatana jak siebie samego. Die Anwendung ist ganz einfach. Dawida, no, czy odwrotnie, tu jest w pierwszym wierszu 18 rozdziału. Jonathan Bild von einem Gläubigen. Jonathan, obraz wierzących. Der verstanden hat, was Christus getan hat. Którzy zrozumieli to, co uczynił Chrystus. Und er sagt, ich liebe dich, Herr Jesus. I on mówi, ja Cię miłuję, Panie Jezu. Weil du mich zuerst geliebt hast. Ponieważ Ty pierwszy mnie ukochałeś. So geht der Weg weiter von David. I tak dalej biegnie historia Dawida. David war im Hause Sauls gewesen, das haben wir überschlagen, Kapitel 16 am Ende, weil er auf dem Weg weg war von Gott, einen bösen Geist hatte. Widzimy też historię, kiedy Dawid był w domu Saula, on go próbował zabić, ponieważ Saul był daleko od Boga. Und jetzt muss David fliehen vor Saul. I Dawid musiał uciekać przed Saulem. Weil durch diese Geschichte, wie David jetzt erlebt hat mit diesem Philister. Ponieważ w tej historii, w której Dawid zwyciężył tego Filistyńczyka. Mit diesem Erfolg, den Gott ihm jetzt gibt als Kriegsmann. Tym sukcesie, który Bóg mu dał jako wojownikowi. Da kommt auch Saul mit. Tam też uczestniczy Saul. Die Leute haben sogar gesungen. Nawet ludzie śpiewali. David hat 10.000 erschlagen, Saul nur tausende. Dawid pobił swoje 10 tysięcy, a Saul tylko 1000. Und das bewirkt Neid im Herz von Saul. I to wywołało zazdrość w sercu Saula. Und bisher können wir sagen, herrliche Geschichte von David. So ein Mann des Glaubens. I do tej pory moglibyśmy powiedzieć, wspaniała historia Dawida. Co za mąż wiary. Żadnej skazy, wszystko dobre. Oder nicht? Czy tak było? Es wunderbar. Wspaniale było. Etwas, wo wir wirklich nachahmen können, was den Glauben betrifft. Coś, co możemy rzeczywiście naśladować, co dotyczy wiary. Aber David muss jetzt fliehen vor Saul. Ale Dawid teraz musiał uciekać przed Saulem. Und in dieser Zeit schreibt er einige Psalmen. I w tym czasie pisze kilka psalmów. Und das haben wir gestern mal gehabt, als wir mit jungen Leuten zusammen waren. I wczoraj, jak byliśmy z młodzieżą. Wenn es um Nachfolge Christi geht. Mówiliśmy o tym, że jeśli chodzi o naśladowanie kann Chrystusa. Das manchmal sein, dass du in ganz große Not kommst. Może się zdarzyć, że przechodzimy przez wielką biedę. Deine Verwandten akzeptieren das nicht. Twoi krewni nie akceptują cię. Oder irgendwelche Leute von der Arbeitsstelle, deine Nachbarn. Albo pracownicy twoi, kommst z którymi pracujesz, albo sąsiedzi. Kommst in tiefe seelische Konflikte. Wchodzisz w konflikty duchowe. Und das beschreibt David. I to opisuje Dawid. Denn genau das hat er gehabt. On dokładnie to przeżył. Es gibt
eine Zählung. Danach ist zum Beispiel die Hälfte von 150 Psalmen hat David geschrieben. Około połowy ze 150 psalmów napisał Dawid. Von Psalmen von großer Tiefe. Psalmy bardzo głębokie. Von sehr großem Leid. O wielkim cierpieniu. Und die auch wieder hindeuten darauf, dass einer mal kommen wird. Der wird furchtbar leiden für uns. Które też wskazują na to, że przyjdzie ten, który będzie bardzo cierpiał za nas. Er sagt einmal, als er das so erlebt, wo er immer vor Saul fliehen muss. On też raz powiedział, kiedy tak musiał ciągle uciekać przed Saulem. Nur ein Schritt ist zwischen mir und dem Tod. Tylko jeden krok jest pomiędzy mną a śmiercią. David macht sich auf, geht seinen Weg. Dawid wstał i poszedł swoją drogą. Jonathan macht mit ihm einen Bund. Jonathan zawarł z nim przymierze. Dann muss er fliehen in die Höhle Adullam, Kapitel 22. Rozdział 22 musiał uciekać do jaskini w Adullam. Und zu ihm kommt jeder, der irgendwo bedrängt wurde, jeder, der irgendwo Schuld hatte, und David wird ihr Oberster. I przyłączyli się do niego ludzie, którzy byli pogardzani, odrzuceni, i Dawid został ich przywódcą. An was erinnert uns das? Na co nam, co nam to przypomina? Wo sind wir hingegangen? Dokąd my wohin sind wir gegangen? Dokąd my poszliśmy? Wir sind gegangen zu Jesus. My przyszliśmy do Jezusa. Wir waren Leute, die gläubiger waren, die Schuld hatten, die erbitterten Gemüts waren. My byliśmy ludźmi, którzy mieli winy wielkie. Und der Jesus hat gesagt, kommt her zu mir. A Pan powiedział, przyjdźcie do mnie. Die mühselig und beladen seid. Którzy jesteście spracowani i obciążeni. Ich will euch Ruhe geben. Ja wam dam ukojenie. Dann muss David weiter fliehen mit diesen Leuten jetzt. Sind dann 600 an der Zahl. I widzimy, że Dawid dalej uciekał teraz tymi ludźmi. Zum Teil geht er in die Wüste, zum Teil ist er im Felsen. Einmal ist er in der Wüste und einmal ist er auf dem Felsengebirge. Niekiedy widzimy go na pustyni, niekiedy w lasach. Und da hat er zweimal eine Gelegenheit, das ist ganz interessant. Und da möchte ich drauf zu sprechen kommen. I teraz chciałbym o tym mówić, że on dwa razy miał możliwość. David ist Kapitel 24 auf den Bergfestungen. 24 rozdział, kiedy Dawid jest na górze. Und dann sieht, ist er wieder in der Wüste Engedi. Widzimy to, że jest na pustyni Engedi, drugi wiersz. Sagt man dem Saul. Und Saul sucht den David zu töten. Dawid szukał, żeby zabić Dawida. Und dann geht er hier und er kommt mit dem, geht in eine Höhle, Vers 4. Du kannst mal lesen. Wiersz 4. I doszedł do szałasów owczych przy drodze, gdzie była jaskinia. Saul wszedł do niej z potrzebą, Dawid zaś i jego wojownicy siedzieli w głębi jaskini. Und dann schläft er dort. I tam on zasnął. David und seine Leute sind hinten im hintersten Ecke der Höhle. A Dawid i jego ludzie tam byli z tyłu tej jaskini. Und das wäre jetzt die Gelegenheit, sich an seinem Feind zu rächen. I mieli teraz możliwość, żeby zemścić się na swoim wrogu. Macht er natürlich nicht. Ale tego oczywiście nie zrobili. Aber er geht ganz leise, schleicht hin. Ale on bardzo cicho podszedł do Saula. Schneidet ein Stück von seinem Gewand ab. I odciął kawałek jego szaty, płaszcza. Und dann heißt es Vers 6, und das ist das Interessante. I w wierszu 6 bardzo interesującą rzecz czytamy. Da hat er so ein zartes Gewissen, dass er sogar das Stück Obergewand abgeschnitten hat. Że Dawida nawet to poruszyło sumienie, że on odciął ten kawałek płaszcza Saula. Weil er sich daran erinnert, er ist der gesalbte König von Gott. Ponieważ Dawid sobie przypomniał, że Saul jest tym namaszczonym przez Boga. Der ist der Mann, den Gott geweiht hat. On jest tym, którego wybrał Bóg. Da kann ich doch niemals meine Hand gegen ausstrecken. Ja nie mogę przeciwko niemu podnieść mojej ręki. Wir haben dieselbe Situation noch einmal, etwas später, 27. W 27 rozdziale jeszcze raz podobną sytuację czytamy. Nein. 26. W 26 rozdziale. Und da sind wieder Saul mit seinem Heerobersten Abner unterwegs und suchen David. I znowu widzimy Saula, który szukał ze swoimi ludźmi Dawida. Und er weiß nicht, wo sie sind, ganz nah. I nie wiedział, że on jest bardzo blisko. Und dann schlafen sie. I zasnęli. Und dann sagt er eine Diener Davids, wie heißt Abisai, sagt zu David, heute hat Gott ihn in deine Hand gegeben. Jetzt kannst du ihn töten. I Abishai mówi do Dawida, dzisiaj Pan wydał w Twoją rękę Saula, teraz możemy go zabić. Jetzt hast du eine Chance. Teraz masz szansę. Und dann sagt David etwas Wunderbares, wieder Vers 11. I Dawid bardzo piękną rzecz mówi w wierszu 11. Wie sollte ich das machen? Jak mógłbym takie coś uczynić? Meine Hand gegen den Gesalbten des Herrn ausstrecken. Wyciągnąć rękę przeciwko pomazańcu pańskiemu. Der
Mann David macht etwas, was wir im Neuen Testament als Lehre finden. Dawid czyni coś, co znajdujemy jako naukę w Nowym Testamencie. Nämlich, dass wir uns niemals selbst rächen sollen. Mianowicie to, abyśmy nigdy sami nie sądzili, nie mścili się. Römer 13. Rzymian 13. 1. Petrus 2. 1. Piotra 2. Ein Vorbild von Christus, der in allem sich Gott übergab, der gerecht richtet. Przykład na Pana Jezusa, który we wszystkim oddał się Bogu, który sprawiedliwie sądzi. Und genau das macht David. I dokładnie to uczynił Dawid. Er holt wieder so etwas, nämlich einen Krug, glaube ich, ist es da in der Nähe? Speer holt er, glaube ich. Und David wziął włócznie. Und den Wasserkrug, doch. Den Speer und den Wasserkrug, Vers 12, den holt er dort, die werden sich schleichen hin. Widzimy w wierszu 12, Dawid zabrał włócznie i dzban na wodę. Als Signal, ey, Saul, du warst wie meine Hand, ich hätte dich töten können. I chciał pokazać przez to Saulowi, hej, das... Saulu, ja miałem cię w zasięgu ręki, mogłem cię zabić. Das, was du mit mir vorhast. To, co ty chciałeś mi uczynić. Oj, mach das nicht. Ale ja tego nie zrobiłem. Wieder ist eine Hochachtung vor dem Gesalbten des Ewigen. Znowu widzimy jego szacunek do tego pomazańca pańskiego. Sie waren Kinder des Todes, Saul und seine Leute. Saul i jego ludzie to byli... Kinder des Todes. To byli słudzy... Children of death. No, to byli dzieci śmierci. Aber David schont sie. Ale Dawid ich oszczędził. Das ist etwas, was wirklich nicht jeder gleich macht. To jest coś, co nie każdemu tak łatwo przychodzi. Und David sagt, hör mal, wenn es um den Saul, um seine eigene Person geht, sagt er zu Saul, hör mal Saul, weißt du eigentlich, wen du verfolgst? A David powiedział do Saula, jeśli chodzi o twoją osobę, to wiesz, kogo ty prześladujesz? Er sagt jetzt nicht, hey, ich bin der kommende König, Saul. On nie powiedział Saulu, ja jestem tym królem, który będzie kiedyś. Er sagt, Vers 20, ich bin kleiner Floh. On powiedział w wierszu 20, ja jestem małą pchłą. Und so die Denkweise über sich wird er nie vergessen, wird er nie verlieren. Tak, takiego sposobu myślenia o sobie nigdy nie straci Dawid. Ich habe ihn nicht stelle, weil das vorher schon mal sagt, ich bin doch ein kleiner Floh, ein toter Hund. Das bin ich. Wcześniej w 24:15. W 24 rozdziale w 15 wierszu czytamy, że on mówi o sobie, że jest psem zdechłym albo pchłą. Bedenke, Saul, wofür du deine Energie anwendest, um so einen Menschen wie mich zu bekommen. I on mówi do Saula, pomyśl, Saulu, kogo ty chcesz zabić, takiego małego, nieznaczącego kogoś. Und dann geht David weiter. Saul sagt, du bist gerechter als ich. I Saul idzie dalej, mówi, Dawidzie, ty jesteś bardziej sprawiedliwy niż ja. Das hat er schon ein paar Mal gesagt. On już to kilka razy powiedział. Saul hat übrigens auch ein paar Mal gesagt, ich habe gesündigt. On kilka razy mówił, zgrzeszyłem. Und hat es nie wirklich gemeint. Ale nigdy nie miał tak naprawdę tego na myśli. Das ist ganz interessant. Möchte mal ganz kurz einen kleinen... Können wir noch ein bisschen oder wollen wir Fenster aufmachen? Czy dajecie jeszcze radę, czy może otworzymy okno? Tak, ein bisschen groß, ja. Sorry. Thank you. Danke. Ich muss auch ein bisschen... In der Bibel wird siebenmal erwähnt, wo Menschen sagen, ich habe gesündigt. Siedem razy czytamy w Biblii miejsce, gdzie ludzie wypowiedzieli, zgrzeszyłem. Saul ist einer. Saul jest jednym. Israel als Nation. Izrael jako naród. Den König Pharao in Ägypten. Pharaon w Egipcie. Und viele andere. I wiele innych. Und es gibt nur zwei Ausnahmen. Są tylko dwa wyjątki. Bei denen, die wirklich das ernst gemeint haben. W których ci ludzie rzeczywiście szczerze to wypowiedzieli. Das eine ist Lukas 15, der verlorene Sohn. Jeden to jest Łukasza 15, syn marnotrawny. Und das andere ist David. A drugie to Dawid. Das werden wir noch sehen. To jeszcze zobaczymy. David macht jetzt etwas, was wir auch machen. Dawid teraz robi coś, co my też robimy. Und was wir manchmal vielleicht viel eher machen als David. I... Viel öfters. We do it more often than David did it. Co często my czynimy częściej niż sam Dawid. Weil wir sind nicht so hoch in dem Glaubensstandard wie David. Nie mamy takiego wysokiego standardu wiary jak Dawid. Wir erinnern uns daran, Gott sagt, das ist ein Mann nach meinem Herz. Przypomnijmy sobie, Pan powiedział, Bóg powiedział, to jest człowiek według mojego serca. Wenn wir jetzt die weltliche Geschichtsschreibung wieder in der Archäologie sehen bei den Königen, kiedy zobaczymy teraz historię taką świecką o ludziach w przeszłości, dann wirst du nie was Negatives lesen über diese Leute. To nigdy nie przeczytamy czegoś negatywnego o tych ludziach. Das sind Heroes. To są bohaterowie. Super Leute. Super ludzie.
Die Leute, die super Leute von Gott sind Menschen wie du und ich. Super ludzie u Boga to są ludzie tacy jak ty i ja. Denn das macht das Bibelbuch so absolut zuverlässig. To dzięki temu możemy tak bardzo polegać na Biblii. Weil Gott uns Menschen so beschreibt, wie wir sind. Ponieważ Bóg opisuje nas tak, takimi, jakimi jesteśmy. Weil Gott uns Christen so beschreibt, wie wir sind. Ponieważ Bóg opisuje nas chrześcijan takimi, jakimi jesteśmy. Sorry. Wir können manchmal ganz verlogen sein. Verlogen. Heuchler. We are sometimes hypocrites. Liars. Jesteśmy bardzo obłudni, kłamcami jesteśmy. We don't want to do it, but we do it. Nie chcemy tego czynić, ale tacy jesteśmy. Und genau das ist das Problem, was die Männer und Frauen der Bibel auch hatten. I to jest dokładnie ten sam problem, który mieli mężowie i siostry w Biblii. David muss bisher sein letzten Jahre immer in der Angst leben. Dawid w ostatnich latach swojego życia musiał cały czas żyć w strachu. Wer unter uns einmal sagt, der nur ein Schritt ist zwischen mir und dem Tod. Przypomnijmy sobie, on powiedział, tylko jeden krok jest między mną a śmiercią. Ich guck hinter dem Felsen davor und da steht Saul. Patrzę za drzewo, a tam stoi, za skałę, a tam stoi Saul. Er muss in ständiger Angst leben. On musiał żyć w ciągłym strachu. Und dann sagt er sich, dann sagt er sich, i on sobie mówi, ich gehe zu Philistern. Pójdę do Filistyńczyków. Bin ich in Sicherheit. Będę. Da bin ich in Sicherheit. Tam będę bezpieczny. Da wird er mich nicht suchen. Oni tam mnie nie będą szukać. Da hat er recht. Miał rację. Weil David hört, Saul hört das. Ponieważ Saul hört das. He hears that David went to the Philistines. Dawid, znaczy się Saul usłyszał to, że Dawid poszedł do Filistyńczyków. Und sucht ihn nicht mehr. Już go nie szukał. Aber David kommt jetzt in eine ganz schwierige Situation. Ale Dawid teraz wszedł bardzo ciężką sytuację. Er geht zu den Feinden von Gottes Volk. On poszedł do wroga ludu Bożego. Hör mal, sagt der eine, kannst du das eigentlich machen, den dazu holen, von dem man sagt, der hat Zehntausende erschlagen? I ktoś mu powiedział, posłuchaj, czy ty możesz to zrobić? Taką rzecz? Da gibt's eine Situation, dass David sich so irrsinnig stellt. Jest taka sytuacja. Spucke lässt er laufen. Kiedy Dawid udawał obłąkanego. Und dann fragst du, hey, das ist derselbe David? I może się pytasz, czy to jest ten sam Dawid? Ist das derselbe Bruder? Ist das dieselbe Schwester? Czy to ten sam brat, ta sama siostra? Die so gerade gestanden hat für Gottes Dinge? Którzy kiedyś tak stali mocno za sprawami pańskimi? Aber das sind wir. Ale my tacy jesteśmy. Und der Beste wird enttäuschen. I nawet najlepsi zawodzą. Und das müssen wir uns alle hinter die to zawsze musimy trzymać w naszym, wiedzieć o tym. Dass wenn wir uns auf Menschen verlassen, wir immer enttäuscht werden. Jeśli będziemy polegać na ludziach, zawsze się zawiedziemy. Wenn du jetzt einer von Gottes Volk gewesen wärst in der Armee von Saul, hättest du gehört, was der David geht zu den Feinden? Jeśli ktoś teraz z armii Saula by usłyszał, co uczynił Dawid. Und wie lange macht ihr? How long? 12? Okay. No limits. 10 minutes. No limits. No limits. Oh, that's good. Better version. I heard the message in England. As long as the Spirit leads you, it's always my remembrance. Okay. Dann ist dort jetzt bei den Feinden des Volkes Gottes. Więc David poszedł do wroga ludu Bożego. Und sie stehen kurz davor, gegen Saul in den Krieg zu ziehen. Sie stehen kurz davor, die Philister gegen Israel in den Krieg zu ziehen. Gegen Saul. A Filistyni byli blisko, tak. Żeby blisko tego, żeby wyruszyć przeciwko Izraelowi. Und David ist in großer Gefahr. Macht er mit? Er ist in großer Gefahr. Wird er mitmachen? David teraz jest w wielkim niebezpieczeństwie. Czy on pójdzie teraz tym wrogiem przeciwko Izraelowi? Und manchmal benutzt Gott Umstände. Niekiedy Bóg wykorzystuje okoliczności, dass wir nicht sündigen. Abyśmy nie zgrzeszyli. Dass er uns bewahrt vor ganz schlimmen, verkehrten Wegen. Aby Bóg nas zachował od bardzo złych i błędnych dróg. Die Philisterfürsten, ci książęta filistyńscy, die sagen ihrem Kollegen, wie hieß er nochmal, Achis, schick den David zurück, der kann nicht mitgehen. Oni mówią do Achisza, odeślij tego Dawida, on nie może z nami iść. Und Gott bewahrt David, dass er, und das ist das Interessante, gegen sein eigenes Volk in den Krieg zieht. I Bóg w ten sposób zachował Dawida, aby nie poszedł przeciwko własnemu ludowi. Übrigens,
David hat schon mal eine Situation erlebt. David już raz pewną sytuację przeżył. Da war ein Mann, der wollte seine Soldaten nicht essen bringen. Był taki człowiek, który nie chciał przynieść jego żołnierzom jedzenia. Da wollte er sich rächen und diesen Mann umbringen. I oni chcieli wtedy, David chciał tego człowieka, zemścić się i tego człowieka zabić. Und das war Nabal. I to był Nabal. Das war ein ganz gottloser Mann. Był bardzo bezbożny człowiek. Und der Nabal hatte eine ganz gottesfürchtige Frau. Ale Nabal miał bardzo bogobojną żonę. Und die hört, dass der David kommt und will meinen Mann umbringen. I ona usłyszała, że David przyjdzie i chce zabić jej męża. Und dann kommt die dem David mit seinen Soldaten entgegen. I ona wyszła Dawidowi jego żołnierzom naprzeciw. Und dann bringt sie ihm Essen. I przyniosła im jedzenie. Und sagte, mach das bitte nicht. Mach das bitte nicht. I ona powiedziała, proszę, nie rób tego. Und er bewahrt und sie bewahrt David vor einem verkehrten Weg. I ona zachowała Dawida od złej drogi. Ihr merkt darum, wenn ihr mal euer Leben reinguckt, ich muss in mein reingucken. Kiedy wejrzymy w nasze życie, ja muszę w swoje wejrzeć. Dass Gott uns hier und dort bewahrt hat vor falschen Wegen. Że Bóg tu i tam zachowuje nas od złej drogi. Und die Gnade Gottes führt von verkehrten Wegen wieder zurück. I łaska Boża zawraca nas z tych złych dróg. Und das, wie die Gnade bei David zurückführt in Kapitel 30, das ist total beeindruckend. Jak ta łaska przyprowadza teraz z powrotem Dawida, to jest, robi wielkie wrażenie. Die Soldaten waren weg und Frauen und Kinder waren alle zurückgelassen worden. Ci żołnierze, Dawid ze swoimi żołnierzami byli na wyprawie, a ich żony i dzieci zostali uprowadzeni. Feinde waren gekommen, hatten alles mitgenommen. Przyszli wrogowie i wszystko zabrali. Und jetzt hatte David und seine Leute kommen zurück und sehen alles zerstört. I teraz Dawid z wojownikami wracają i widzą wszystko zniszczone. Und dann wollen seine eigenen Leute ihn steinigen. I właśnie jego wojownicy chcieli go ukamienować. Und das kann passieren, wenn wir verkehrte Wege gehen. I takie coś może się stać, jeśli idziemy złymi drogami. Dass alle gegen mich sind. Że wszystko jest przeciwko nam. Und da kommt in Davids Leben wieder neu die Erinnerung an Gott. Dann kommt in Davids Leben wieder neu die Erinnerung an Gott. I wtedy w życiu Dawida nastaje jakby nowe przypomnienie Boga. Strengthens himself in the Lord his God. Wzmacnia się w Panu. Selbst wenn manchmal unser ganzes Kartenhaus im Leben zusammengebrochen ist, und das war bei David jetzt, wenn unser ganzes Kartenhaus des Lebens zusammengebrochen war, kiedy nasze całe życie tak jakby zawali się, dann sagt David sich, aber Gott ist da. To David mówi, ale Bóg jest ze mną. Wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, jeśli bym szedł doliną cienia śmierci, fürchte ich kein Unglück. Nie boję się nieszczęścia. Du bist bei mir. Bo ty jesteś ze mną. Und das was ganz herrliches. I to jest bardzo piękne. Saul wird in dem Krieg erschlagen mit seinen Söhnen. Saul ze swoimi synami zostali zabici w bitwie. David wird zum König über Israel. David stał się królem. Jetzt muss ich ganz, ganz schnell machen. Teraz muszę bardzo szybko przejść. Weil es sind so viele. Es ist wirklich lohnenswert, die Geschichte Davids mal auch im Blick auf unser eigenes Leben zu lesen. Bo jest bardzo wiele historii w życiu Dawida, na które warto spojrzeć w spojrzeniu na nasze życie. Und im Blick auf prophetische Dinge, die noch kommen. I w spojrzeniu na rzeczy prorocze, które nadejdą. David wird die Bundeslade zurückführen. David przyprowadza znowu skrzynię Bożą. David wird erst in Hebron regieren, 7,5 Jahre. David panował w Hebronie 7,5 roku. Und dann wird er regieren in Jerusalem. Później panował w Jerozolimie. Und ich kann euch nur mal raten, Kapitel 9 zu lesen. Chciałbym wam doradzić, abyście przeczytali rozdział 9. Weil das eine Evangeliumsbotschaft ist. 2 Samuel 9. 9 rozdział drugiej księgi Samuela, bo jest tam przekaz ewangelizacyjny. Weil Gott ein Gott der Gnade ist. Ponieważ Bóg jest Bogiem łaski. Und das wird hier so deutlich. I tutaj widzimy to wyraźnie. Jetzt kommt David noch in eine Situation, die muss ich trotzdem noch erwähnen, obwohl die Zeit rennt. Jeszcze teraz jest jedna sytuacja z Dawidem, którą muszę wymienić. Da ist David hat seine Soldaten, er ist älter geworden. David miał swoich wojowników i on też sam się stał starszy. Er hat eine Schwachstelle. I miał słabość. Das sind die Frauen. To są kobiety. Und das Interessante ist, dass Gott das nirgends verschweigt. I to jest bardzo interesujące, że Bóg tego nigdy nie przemilcza. Und die Soldaten sind auf dem Feld. I żołnierze byli na bitwie.
Und David sieht in der Nachbarschaft eine Frau sich baden. A David zobaczył w sąsiedztwie kąpiącą się kobietę. War so ein bisschen lässig, Müßiggang, haben wir in Deutsch ein Sprichwort, ist aller Laster Anfang. Müßiggang, so ein bisschen, oh, weiß ich, was ich machen soll, Langeweile. Ich zappe mal im Internet oder so. On taki widać, jakby był znudzony, nie wiedział, co zrobić ze sobą. Und dann sieht er die Frau. I zobaczył tą kobietę. Mann, die ist, oh, die sieht klasse aus. I powiedział, ona wygląda super. Er holt sich die rüber, er ist ja König. Er holt sich die rüber ins Haus, ins Palast. On ją przyprowadził, bo on jest królem. Dann liegt er bei ihr. I leżał z nią. Und dann lässt er sie nach Hause gehen. Dann lässt er sie nach Hause gehen. I potem puścił ją z powrotem do domu swojego. Alles gut gegangen. Wszystko dobrze poszło. Nee, alles nicht gut gegangen. Nie, nic dobrze nie poszło. Manchmal macht Gott Dinge offenbar, die Frau Christenkind. Niekiedy Bóg objawia pewne rzeczy. Heute macht man das weg, weil man ja sagt, brauchen wir nicht. A dzisiaj ludzie to jakby zamiatają pod dywan. Damals hat man die ausgetragen, Gott sei Dank. Damals hat man die Kinder ausgetragen. They bear the children in the womb. In the form, in these times, they make abortion. A, okay. And that is... Okay. W tamtych czasach nie było tak jak w dzisiejszych czasach, że usuwano dzieci, a w tamtym czasie to dziecko było donoszone. And David bekommt Besuch. David miał teraz odwiedziny. Der Prophet hat gesehen, was kein Mensch sieht. Prorok zobaczył coś, czego nie widział żaden człowiek. Was hat er gemacht in der Zwischenzeit? Co on uczynił w międzyczasie? Damit das keinem auffällt, hat er den Mann von der Frau aus dem Krieg geholt. Aby nikomu to nie podpadło, on wysłał męża tej kobiety na wojnę. Total treuer Mann. Który był notabene bardzo wiernym człowiekiem. Hey, geh mal kurz zu deiner Frau. On go wziął z bitwy. Du hast Sonderurlaub. I powiedział, idź do swojej żony. Du hast Sonderurlaub. Ty masz taki specjalny urlop teraz. Damit keiner merkt, das kommende Kind, das ist von mir. Aby nikt nie zauważył, że to dziecko jest moje. Das können wir doch mal verschleiern so. Muss ja jeder wissen. Verschleiern können wir. You have to hide that. Nobody should know that. David powiedział, musimy to ukryć w pewien sposób, aby nikt tego nie zauważył. Der Mann macht das nicht. Ale ten mąż nie poszedł do swojej żony. Er macht ihn betrunken. Dawid go upił. Er macht das nicht. Ale on dalej tego nie uczynił. Dann lässt er mit Joab einen Brief schicken. Setzt ihn ganz vorne in den Reihen bei dem Krieg. Wtedy wysłał list do Joaba, aby wystawił go z przodu na bitwie. Wenn die Leute aus der Stadt schießen, werden die vorne immer zuerst erwischt. Kiedy ludzie z miasta strzelają, to ci ludzie z przodu pierwsi padają. Und genauso passiert's. I tak właśnie się stało. Und dann kommt der Prophet. I wtedy przyszedł prorok. Ich möchte die Geschichte erzählen, König. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Mówi do Dawida, chciałbym ci opowiedzieć historię. Da war ein Mann, der hatte ganz viel Kleinvieh und Lämmer. Człowiek, który miał bardzo wielką trzodę. Der kriegt Besuch. On miał odwiedziny. Oh, ist okay. Und sein Nachbar, der hat nur ein einziges Lamm. A jego sąsiad miał jednego baranka. Och, geht er zu dem Nachbarn, ey, gib mir mal dein Lamm. Wir haben gerade Besuch bekommen, wir wollen das schlachten. I on poszedł do tego sąsiada i mówi, daj mi twojego baranka, bo mam odwiedziny. Und das macht er. I on wziął, zrobił to, zabił tego baranka. Was würdest du von so einer Situation halten? Co powinno się stać w takiej sytuacji? So was ungerechtes. Coś tak niesprawiedliwego. So was hartes. Coś tak twardego, ciężkiego. Dem armen das letzte Lamm wegnehmen. Temu biednemu wziąć ostatniego baranka. Unmöglich. Niemożliwe. Ein Mann des Todes. To jest syn z śmierci. Vierfach muss er erstatten. Musi odpłacić czterokrotnie. Dann sagt der Prophet. I prorok teraz mówi. Du bist der Mann. To ty jesteś tym człowiekiem. Er hat sich selbst ein Urteil gesprochen. David sam sobie wypowiedział sąd. Der muss vier Kinder muss er gehen lassen. On musiał stracić czwórkę dzieci. So ist Gott manchmal. Taki czasem jest Bóg. Wenn wir verkehrt laufen. Kiedy my błądzimy. Und das, die ganze Begebenheit, danach ist David nicht mehr derselbe. Nur eins ist deutlich. Danach ist David nicht mehr derselbe. Nur eine Sache ist deutlich. I dalej David już nie jest ten sam, ale jedna rzecz jest jasna. Gott verschweigt das nicht. Bóg tego nie przemilczał. Und das ist so herrlich, bei aller Not zu sehen, wie offen und gerade Gottes Wort über uns Menschen spricht. I to jest bardzo piękne widzieć, jak często Słowo Boże mówi o nas ludziach. Aber David macht eins. Ale Dawid uczynił jedną rzecz.
Er sagt, ich habe gesündigt. Powiedział, ja zgrzeszyłem. Und Gott sagt, ich habe das gesehen. A Bóg powiedział, ja to widziałem. Ich habe auch gesehen, wie du dich gedemütigt hast. Widziałem też, jak się ukorzyłeś. Deshalb vergebe ich dir. Dlatego ci wybaczam. Mit meinen Worten. Viele andere haben auch gesagt, ich habe gesündigt. Wiele innych ludzi powiedziało też, zgrzeszyłem. Und das war nie echt. Ale to nie było szczere. Ein Mann wie David, der so gering von sich dachte, Dawid, który tak nisko o sobie myślał, hat Riesenprobleme, wenn es geht um die Erziehung der Kinder. Wir haben jetzt Kinder hier. Miał wielkie problemy, jeśli chodzi o wychowanie dzieci. Mamy tutaj dzieci. Ich habe 5 an der Zahl. Ja mam 5 dzieci. Ich hätte gerne gewünscht, der eine wird Missionar, der andere wird das und jenes. Bardzo chętnie bym sobie życzył, żeby jedno z nich było misjonarzem, inne czymś innym. Geht nicht immer so, wie man will. Ale nie zawsze tak jest, jakby się chciało. Und das ist so, wenn Kinder den Herrn finden. I jest tak, kiedy dzieci przychodzą do Pana. Es ist unendliche Gnade. Jest to niezmierzona łaska. Ich habe für Eltern immer ein kleines Wort, wo ich dann immer sage, was ich persönlich gelernt habe von einem Bruder. Mam pewne słowo dla rodziców, której rzeczy sam się nauczyłem od pewnego starszego. In der Erziehung mach es bitte so, als ob es 100% auf dich ankommt. Das heißt, dass die Kinder mit dem Herrn leben wollen, dass sie Nachfolger Jesu Christi werden wollen. Das musst du schon in den Kindheitszeit den klar machen. Jeśli chodzi o wychowanie dzieci, to musisz to czynić 100% tak, jakby to chodziło o ciebie, żeby dzieci żyły z Panem i tak dalej. Aber du musst dir auch 100% bewusst dann sein. Du musst dir dann auch 100% bewusst sein. Ale musisz też być 100% tego świadomy. Dass es 100% Gnade ist. Że to jest 100% łaska. Du kannst gar nichts. Że ty nie możesz nic. Das haben wir oft erlebt. To często przeżywaliśmy. Und David hat Fehler gemacht, was seine Familie betrifft, ist sagenhaft. I Dawid uczynił błędy, jeśli chodzi o jego rodzinę. In 1. Könige, damit will ich wirklich schließen. Chciałbym zakończyć pierwszą Królewską. Da geht's um Adonia. Tam chodzi o Adoniasza. Und der hat das Königtum an sich gerissen. On porwał sobie Królestwo. Kapitel 1. Rozdział 1. Und dann steht da ein Zusatz, der hat David nie einmal ihn betrübt, dass er gesagt hat, warum machst du das? I czytamy tam, że Dawid ani razu go nie strofował i nie pytał go, dlaczego ty tak czynisz? Vers 6. Sein Vater hat ihn so lange erlebte nicht betrügt. Jego ojciec nigdy go nie karci, mówiąc, dlaczego tak postępujesz. Damit möchte ich weggehen von der traurigen Geschichte. Na tym chciałbym zakończyć te smutne historie. Und möchte wieder zurückgehen auf das, was David für uns ist. I chciałbym wrócić do tego, czym Dawid jest dla nas. Ein Mann des Glaubens. Człowiekiem wiary. Ein Vorbild. Przykładem. Den wir nachahmen können. Który możemy naśladować. David war ein Prophet. David war ein Prophet. David był prorokiem, zu dem Gott sprach. Do którego mówił Bóg. Heute brauchen wir keine Propheten mehr in dem Sinne. Dzisiaj już w tym sensie nie potrzebujemy proroków. Wir haben das Wort Gottes vollkommen in Händen. Ponieważ mamy pełne Słowo Boże w rękach. Aber David sagt in Kapitel 23 zum Abschluss seines Lebens. Ale David pod koniec swojego życia mówi w 23 rozdziale 2 Samuela. Vers 3 bis 5. Wiersze 3 do 5. 2 Samuela 23 od 3 wiersza. Rzekł Bóg Izraela, przemówiła do mnie opoka Izraela. Kto sprawiedliwie panuje nad ludźmi, kto panuje w bojaźni Bożej, jest jak brzask poranku, gdy słońce poranne wschodzi na bezchmurnym niebie, jak deszcz, który sprawia, że ruń wychodzi z ziemi. Czy nie tak jest z domem moim u Boga? Wszak przymierze wieczne zawarł ze mną. Pod każdym względem ułożone i zabezpieczone. Czyżby nie miał rozwinąć wszystkiego, co dotyczy zbawienia mojego i co jest życzeniem moim? Ein Herrscher wird kommen. Przyjdzie władca. Der wird regieren in Gerechtigkeit in dieser Welt. Który będzie rządził w sprawiedliwości na tym świecie. Davon ist das ganze Alte Testament voll. O tym mówi cały Stary Testament. Und davon spricht er. I o tym tu mówi Dawid. Und das wird so herrlich sein. I to będzie tak wspaniałe. Bedenke mal, wenn ein Tag ist, wenn das geregnet hat und die Sonne geht auf und alles glänzt. Pomyślcie o dniu, kiedy pada i nagle wychodzi słońce i wszystko liśni. So herrlich wird das sein, was kommt in diesem Friedensreich, von der Bibel spricht. Tak wspaniałe to będzie, kiedy nadejdzie ten czas pokoju. Ein Morgen ohne Wolken, wenn die Sonne aufgeht. Poranek bezchmurny, kiedy wschodzi słońce, czwarty wiersz. Er erinnert sich jetzt an sein Haus. I on teraz sobie przypomina o swoim domu. Und dann sagt er so ganz ehrlich. I mówi bardzo szczerze. Mein Haus, das war nicht so Gott, wie es hätte sein sollen. Obwohl mein Haus nicht so ist bei Gott. 5. 23, 5.
Zapytałeś nas? Czy nie tak jest z domem moim u Boga? No, u nas jest trochę inaczej to napisane, piąty wiersz, bo w niemieckim jest, że... My house was not so with you by God, with God. W niemieckim jest tak, że mój dom nie był taki, jak powinno być u Ciebie, Boże. I know there are a lot of faults in my life. Znam wiele błędów w moim życiu. As a father, as a housekeeper. Jako ojciec, jako gospodarz. Horrible things happened in my home. Straszne rzeczy działy się w moim domu. But I know an eternal God. Ale znam who gave an eternal Boga, covenant. Który dał wieczne przymierze. We know a wonderful God. Znamy wspaniałego Boga. Who saved people like us. Który zbawił ludzi takich jak my. Who loved us so much. Który nas tak ukochał. That he gave his only begotten son. I dał swojego jednorodzonego syna. That's the best we know. To jest to najlepsze, co znamy. To have such a savior, such a Lord. Aby znać takiego Zbawiciela i Pana. Amen. Amen. Jesus.
Oh.
skałą wieczną jesteś ty. Pieśń numer 211.
krzyżu zamieszczonym, Jego sobie razy wszelkie, cierpliwości zniosłeś wielkiej, Thank you.
99. Społeczności z Tobą.
pracy Twej. Jestem w stanie śpiewać pieśń na Twą chwałę, na Twą cześć. Wieczną skałą, Panie, Tyś, tak jak wczoraj, tak i dziś. Niebo się do biednych skłania, Emanuel zęby wśród nas. Bóg okazuje zlitowania, Boży lud umiemniaj raz. Duż może mi Było żywnie w nas.
Let's go!